przypadku, kiedy pojawiają się bóle kręgosłupa, zwłaszcza jeżeli to są bóle kręgosłupa o silnym nasileniu, które promieniują do kończyn, jeżeli są to bóle, które są troszkę inne niż takie bóle, które od czasu do czasu nam się pojawiają, bardzo ważne jest, aby nie zwlekać i udać się do specjalisty. Główną przyczyną bólów kręgosłupa jest nasz tryb życia. To, że coraz więcej siedzimy, coraz mniej czasu spędzamy na świeżym powietrzu, coraz częściej i coraz dłużej siedzimy przed komputerem, coraz mniejszą rolę w naszym życiu odgrywa aktywność fizyczna. I to jest już począwszy od wieku bardzo młodego, od dzieci, które coraz mniej czasu spędzają na świeżym powietrzu, po osoby starsze, które coraz rzadziej wychodzą z domów. Dolegliwości bólowe kręgosłupa pojawiają się wtedy, kiedy go nie używamy. Nasze krążki ulegają zmniejszeniu, ulegają w cudzysłowie zapadnięciu, nie spełniają prawidłowej swojej funkcji, czyli miejsc największej ruchomości w kręgosłupie. Pojawiają się na brzegach ostrofity. Nasze chrząstki, nasze krążki międzykręgowe są odżywiane dzięki ruchowi, dlatego że nie ma tam dużej ilości naczyń krwionośnych i w chrząstce jedyna wymiana pomiędzy składnikami odżywczymi odbywa się za pośrednictwem ruchu, za pośrednictwem takiego niewielkiego pompowania stawu. Zanim pojawią się dolegliwości bólowe, należy stosować profilaktykę. Każdy ruch będzie powodował, że nasze stawy, nasz kręgosłup odwdzięczy się w dorosłym życiu. W czasie dorosłego życia bardzo ważne jest, aby zachować tą aktywność fizyczną, którą w optymalny sposób rozpoczęliśmy w wieku młodzieńczym. I chodzi tutaj o ruch, ale to już zdrowy ruch. Bardzo często pacjenci mówią nam, że mają bardzo dużo pracy fizycznej w pracy albo bardzo dużo ruszają się w pracy, biegając między piętrami. To nie jest ruch, który jest profilaktyką bólu kręgosłupa. Chodzi o to, żeby znaleźć czas, żeby raz w tygodniu pójść na basen, żeby spotkać się z trenerem personalnym na ćwiczenia albo wykonać te ćwiczenia samemu w domu, ponieważ naprawdę żyjemy w czasach, kiedy dostęp do informacji na temat zdrowego ruchu jest bardzo szeroko dostępny, jeżeli człowiek chce je znaleźć, znajdzie takie informacje w sposób bardzo prosty, chociażby w internecie. Bardzo ważne jest, aby poza takimi czynnościami, które są prozdrowotne, czyli korzystaniem z basenu, częstymi spacerami, czy nowych głowin, które są bezpieczne dla pacjentów, jeżeli taka osoba chciałaby rozpocząć mocniejsze treningi albo częstsze treningi, bardzo ważne jest, aby te zestawy ćwiczeń były konsultowane ze specjalistami, żeby sobie nie zaszkodzić. Bardzo ważne jest dostosowanie stanowiska pracy. To, żeby monitor był dosyć wysoko, żeby nie siedzieć w pochyleniu, żeby krzesło, na którym spędzamy znaczną część naszego życia, było dobrze dopasowane do naszego kręgosłupa, żeby część lędźwiowa kręgosłupa była podparta. Jeżeli spędzamy dużo czasu w samochodzie, zadbajmy też o to, żeby nasz fotel był odpowiednio dostosowany, żeby nie leżeć na siedzeniu. W przypadku, kiedy pojawiają się bóle kręgosłupa, zwłaszcza jeżeli to są bóle kręgosłupa o silnym nasileniu, które promieniują do kończyn, jeżeli są to bóle, które są troszkę inne niż takie bóle, które od czasu do czasu nam się pojawiają, bardzo ważne jest, aby nie zwlekać i udać się do specjalisty.